Gdyby żył pod koniec września, obchodziłby swoje 70. urodziny. Ksiądz Michał Józefczyk w pamięci wielu zapisze się jako wielki człowiek, kapłan czyniący dobro w miłości. W czwartkowy wieczór Zamek Dzikowski wypełniły wspomnienia o skromnym i pełnym pokory duszpasterzu. Spotkanie poświęcone świętej pamięci księdzu prałatowi Michałowi Józefczykowi, wieloletniemu proboszczowi parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na tarnobrzeskim Serbinowie, zorganizowało Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. Uznałem, że to jest taki dobry moment. Jego nie ma w sposób fizyczny, ale myślę, że w sercach i umysłach wielu Tarnobrzeżan on żyje i chciałem zrobić to spotkanie po to, żeby z jednej strony przypomnieć tą postać, żeby oddać w jakiś sposób mu hołd, a z drugiej strony próbować porozmawiać o, myślę, rzeczy najważniejszej, to znaczy co zrobić z jego dziedzictwem, bo był niewątpliwie ogromnym darem danym nam wszystkim. Ale pytanie dzisiaj jest takie, jego już nie ma, a co my z tym, jak powiedziałem, dziedzictwem zrobimy? Do wspólnego wspominania zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega, w tym również osoby, które go znały, bądź zawodowo się nim zajmują. Dorota Kozioł, tarnobrzeska pisarka, dziennikarka, która wiele lat współpracowała z księdzem Michałem i przymierza się do napisania o nim książki, ksiądz Jan Biedroń, obecny proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, następca świętej pamięci zmarłego oraz Mariusz Krzysztofiński, pracownik rzeszowskiego IPN-u, tarnobrzeżanin, który w swoim wystąpieniu mówił o sytuacji i roli kościoła w okresie PRL-u, a także szykanowaniu prałata Józefczyka. Kapłan, który zapatrzony w arcybiskupa Ignacego Tokarczuka wybudował nielegalnie kościół, ponosił za to znaczne konsekwencje, nie było to przecież takie proste. Był szykanowany, represjonowany, nie ugiął się, pracował fizycznie przy budowie kościoła, mieszkał w nie najlepszych warunkach, ale dzieła, którego się podjął, wykonał je z nawiązką. W związku z tym, że dr Mariusz Krzysztofiński jest rodowitym tarnobrzeżaninem, przez wiele lat związany był z serbinowską parafią. Ma także swoje osobiste wspomnienia związane z księdzem Michałem Józefczykiem. Jeśli chodzi o takie wspomnienia osobiste, to niezwykłą serdeczność, niezwykłą otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktu z każdym człowiekiem, można powiedzieć, że umiejętność otwarcia go na sprawy także innych. Ale był to człowiek niezwykle wrażliwy na innych, bardzo wielki społecznik, człowiek, który zatracał siebie w służbie dla innych ludzi. Swoimi refleksjami z wszystkimi zgromadzonymi w Zamku Tarnowskich w Dzikowie podzielił się również sam dyrektor Tarnobrzeskiego Muzeum. Myślę, że będzie to jakby początek, albo mam nadzieję, że będzie to początek dyskusji, która rzeczywiście zaowocuje tym, że nie tylko będziemy myśleć o stawianiu pomników, nie tylko będziemy wspominać w sposób sentymentalny, ale spróbujemy, jak powiedziałem, odpowiedzieć na pytanie, co z tym wielkim darem, co z tym wielkim dziedzictwem w Tarnobrzegu zrobić.